10 największych wad współczesnego społeczeństwa. Kiedyś poruszałem podobny temat, jednakże w sposób ironiczny i ze swoim specyficznym czarnym humorem, przez co wielu odebrało to źle. Z tego względu temat poruszam ponownie, jednakże postaram się bardziej omówić dane zjawiska. Globalizacja. Z teorii to jest zjawisko prowadzące do zaniku różnic kulturowych i państwowych oraz tworzenia się jednego świata i światowego społeczeństwa. Zanikają idee państw narodowych, kultury czy przestrzeni społecznej. Praktyka? No na przykład imigranci we Francji. To jest idealny przykład ofiary globalizacji, ale to jest wymiar jedynie kulturowy, a jest też gospodarczy. Przykład? Mitsubishi. Przychód tej firmy pod koniec XX wieku był większy niż PKB Polski. Co to oznacza? Że świat jest w rękach dużych firm, a gdyby globalizacji nie było, a zaczęto bardziej zwracać uwagę na własne narody, w Polsce nie byłoby najpopularniejszym wozem BMW czy Audi, ale jakiś polski samochód, który musiałby zostać stworzony. I sami sobie tak naprawdę to robimy, że jest kilka dużych firm i one wszystko trzymają. A Polska na przykład? Ciężko jakiemuś polskiemu producentowi przebić się przez potęgę zachodnich gigantów. Skrajności polityczne. Kolejny bardzo rażący problem, a konkretnie brak równowagi. Mamy prawicę i lewicę. I zwolennicy tych opcji nie dopuszczają do siebie żadnych argumentów. I sam wielokrotnie się o tym przekonałem na kanale Światowa Historia. Absolutnie nie ma możliwości, żeby w niektórych sprawach to prawica miała rację, a w innych lewica. Nie, albo jedno, albo drugie. I to sprawia, że Polska jest tak słaba, bo nie ma nikogo, kto wziąłby te najlepsze rzeczy od strony prawej, najlepsze rzeczy od strony lewej, a następnie połączył je w jedną idealną doktrynę. Ludzie podążają ślepo za swoimi ideologiami i to doprowadza do upadku potęg. Przykład? Trzecia Rzesza i Związek Radziecki. To właśnie były państwa, w których nie było równowagi, tylko dominacja jednej ze stron. A wiecie, z czego to wynika? Z niewiedzy. Ludzie nie interesują się nauką czy historią. Biorą to, co mówi ich propaganda i wcale nie wnikają. Duże korporacje medialne nakładają do głowy swoich widzów to, co chcą, a ludzie w to wierzą. Ale o tym opowiem jeszcze za chwilę. Autorytety, a właściwie ich brak. Kogo lubią, kim się fascynują i z kogo biorą przykład dzisiejsi ludzie. Wystarczy spojrzeć na najczęściej słuchanych wykonawców w 2017 roku według Spotify. Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar. Muzyka typu jestem murzynem, który ma dużo kasy, więc stać mnie na autotune. Rihanna, Taylor Swift, tani pop z galerii handlowej i Ariana Grande, która jedyne co dała temu światu to swoje nagie zdjęcia. A Polska? Tako Hemingway, który jeździ za TM-em. Chciałbym znowu jeździć ZTM-em. No wow, ja też. Albo Multi, który ma najgorszą muzykę w naszym kraju. Serio, przy bonusie BGC człowiek może przynajmniej się uśmiechnąć, a to jest popierdółka dla 10-latków. I bywam na wildzie, u ziomka na kwadracie, obalamy flaszki, potem leżymy na macie. Ale po co ja to mówię? A pewnie frustracje swoje wylewam. No właśnie nie do końca. Mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze, właśnie autorytety. Czego tacy ludzie nas uczą? Jeżdżenia ZTM-em i chwalenia się kasą? Beatlesi nawoływali do pokoju, Sex Pistols do wolności, Twisted Sisters do samodzielnego myślenia. A to? Druga rzecz to miejsce w społeczeństwie. Co takie osoby wnoszą? Jedność w niszy? Mądrość jakąś? A może mają wpływ na sztukę? A no właśnie, nic. A, bo zaraz powiecie, że ja się po prostu na rapie nie znam. Dobry rap to robili Fort Minor. Wiecie, nie mówię, że mam rację, ale jeszcze nikt nie użył argumentu, który by mnie przekonał, że to, co jest robione przez tych współczesnych artystów, to nie jest czyste wciskanie taniochy i ogłupianie ludzi dla pieniędzy. Można powiedzieć, a bo ludzie dają się ogłupiać, to jest ich wybór, jak chcą tego słuchać. Dają się ogłupiać dzieci i młodzież, a później z nich wyrastają ogłupiałe Janusze i Seby. A w intencji ludzi starszych, a nawet artystów, powinno być pragnienie stworzenia jak najmądrzejszej masy, a nie głupkowatej kiwającej się w McDonaldzie do muzyki Multiego społeczności. Pieniądze. Wiem, że już w poprzednim punkcie o tym wspominałem, ale temat trzeba rozwinąć. Nie chodzi tutaj o posiadanie pieniędzy, czy też zarabianie ich, ale chwalenie się nimi, nawet jak się ich nie ma. Bogactwo stało się swego rodzaju prestiżem. Nie to, co człowiek osiągnął, nie to, co robi, nie to, ile ma gdzieś w środku.
Ktoś założył firmę, która świetnie prosperuje i daje coś ludziom. Super. Ktoś tworzy sztukę. Spoko. Ktoś inny pracuje na siebie całe życie i ledwo co żyje za te psie pieniądze i to też jest okej. A to, że ktoś posiada, czy to ma znaczenie? Ile razy się spotkałem z ludźmi, którzy żyją jak każdy inny, ale za wszelką cenę chcą sprawiać wrażenie bogatych. Po co? Ano właśnie. Jest to jeden ze sposobów pozyskania atencji. Znowu mogę przytoczyć Multiego. Jego twórczość to mam dużo kasy i aż chcę się na to odpowiedzieć, a rozumu nadal zero. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że bieda jest czymś, co kształtuje ludzi. Najwięksi rodzili się w nędzy i dziś tworzą coś niesamowitego. A to coś, tak jak mówiłem w poprzednim punkcie. Portale społecznościowe, czyli drugi sposób pozyskania popularności. Bycie celebrytą to jedno z marzeń ludzi młodych. Kiedyś trzeba było ładnie śpiewać, może mieć umiejętności aktorskie, tańczyć, robić coś, za co ludzie pokochają. Dziś na przykład taki Instagram pozwala zadziałać odwrotnie. Najpierw zyskać popularność, a później zacząć coś tam robić. Rozumiem ludzi, którzy coś tworzą, czy robią interesujące rzeczy i ludzie się nimi zaczynają interesować. To jest plus społecznościówek, że pozwalają niszowym ludziom wyjść na światło dzienne. Ale kogo interesują zdjęcia czy rysunki? O, Kim Kardashian pokazała dupę. Kolejna modowa blogerka, która ubierze się w H&M w chińskie ciuchy za 20 zł i pozoruje celebrytkę z Los Angeles. Albo nagranie z koncertu Biebera. O, to się ogląda. Zanik indywidualizmu. I to jest najgorsze, że wszystko, co wcześniej powiedziałem, po prostu się powtarza i rozmnaża. Czemu? Bo pomyśleć samemu, stworzyć coś oryginalnego albo po prostu być kimś jest trudne, wymaga inicjatywy, działania i myślenia. Lepiej iść ze stadem. Ostatnio wspomniałem, że Netflix jest do kitu i wielkie oburzenie, że każdy lubi Netflixa. Oczywiście, każdy musi oglądać te cukierkowe serialiki Netflixa, wielbić nowego It, słuchać badziewnych kawałków o Forsie, kibicować Legii Warszawa i chodzić do galerii handlowych. A ja mam to gdzieś, przez co automatycznie jestem wykluczony ze społeczeństwa. Bez obrazy dla kibiców Legii, ale pewnie sami wiecie, o co chodzi. 70% osób chodzących na mecze nie chodzi z miłości do tego klubu czy jego historii bądź tradycji, tylko żeby sobie cygnąć fotkę na Instagrama i pokazać, jaki jest świetny, bo chodzi na Legię. Albo właśnie wygląd. Armia zombiaków w chińskich ciuchach z galerii handlowych z iPhone'ami w ręku. Co jeszcze mi się rzuciło w oczy i o czym też ostatnio wspomniałem. Niezdrowy kapitalizm, czyli przykładanie wartości materialnej nad wartość mentalną. Zarabianie pieniędzy jest okej i podziwiam osoby, które to robią i to im się udaje, ale duże korporacje poszły o krok dalej. Na przykład produkty z największego badziewia zamiast zdrowych składników. Wiecie, co mam na myśli. Dzisiejsi producenci nie myślą o tym, żeby zmienić świat na lepsze, zaoferować jak najlepszy produkt w jak najniższej cenie albo po prostu sprawić ludziom radość. Liczą się tylko pieniądze i tak za olbrzymie ceny dostajemy chińskie badziewie. Przykład praktyczny. Kojarzycie ostatnią aferę z Doritos? Firma wciska do swoich produktów olej palmowy, najtańszy i najbardziej śmieciowy, mimo że na zachodzie ten sam produkt jest dużo mniej szkodliwy. No i dokładnie to mam na myśli. Manipulacja medialna. Na tym kanale realizowałem już odcinek dotyczący manipulacji mediami. Przedstawiłem tam 10 technik, które stosuje się powszechnie zazwyczaj w telewizji. Manipulacja mediami nie ogranicza się jednak jedynie do strefy politycznej, ale również społecznej. Przykład? Oczywiście. Swego czasu istniało dużo subkultur, kształtowały się one same i wynikały z siebie w ramach buntu. Dziś ten bunt jest dyktowany przez media, przez co buntu nie ma. Mam na myśli oczywiście modę. Historia albo ogólnie przeszłość dały światu wiele wartościowych estetycznie elementów. Pina, burleski, dekadentyzm czy katastrofizm. Komunizm nawet. To są nurty, które wniosły wiele do estetyki i pozostały w niszy. Koszulki z pacywkami, czeszkami czy Che Guevarą, jakieś elementy kobiecego ubioru pozostawały pod osłoną nocy w miejscach do tego zarezerwowanych. I to było takie magiczne. I było jeszcze niedawno. A teraz? No jak zobaczyłem taką na przykład koszulkę Che Guevary, że wprowadzają je do sieciówek, no to po prostu aż zażenowanie poczułem. I już byłyby setki, tysiące ludzi w jego koszulkach, nawet nie wiedząc, że ktoś taki istniał. Na szczęście koszulki wycofano. A pozostałe rzeczy? Tak wygląda przeciętna nastolatka w okolicach warszawskiego centrum. I myśli, że jak wygląda? Jak francuska aktorka kabaretowa? Jak Betty Page? A może jak zatwardziała kobieca buntowniczka? Nie. Wygląda jak ktoś zupełnie inny.
Korporacje, czyli marzenie każdego zatwardziałego karierowicza. Być korpoludkiem i pracować w Mordorze. A kim jest korpoludek? Jest to szeregowy pracownik korporacji wykonujący najbardziej niepotrzebne zajęcia, których gdyby nie wykonywał, świat by absolutnie się nie zmienił. Wprowadźmy bardziej szczegółowy podział. Na szczycie korpoludków znajdują się modnisie. Są to panowie ze złotymi zegarkami, którzy w każdy weekend udają się do wodopoju nazywanego klubem nocnym, aby ukazać swoje bogactwo zarobione na lizaniu tyłka szefowi oraz prostytutki, czyli panie, które również szefom liżą, buty oczywiście, a następnie za to dostają pieniądze, aby udać się do galerii handlowych i zakupić jak największą ilość butów i torebek oraz ubrać się jak... No, patrz punkt wyżej. Czemu to jest złe? Bo to jest niepotrzebne. Korporacje rozwalają rynek i małych przedsiębiorców, prowadząc do globalizacji, a przy okazji stwarzają wielu ludziom pozór ich niezbędności i wartości, której w rzeczywistości nie ma. Imperializm, czyli chyba największy problem współczesnego świata, polityka państw o statusie lub aspiracjach mocarstwowych, zmierzająca do rozszerzenia ich wpływów politycznych, militarnych, gospodarczych i kulturowych na obszary do nich nienależące. Pod kątem gospodarczym czy militarnym to wiadomo jak to wygląda, warto poruszyć temat kulturowy. W Polsce rolę imperialistycznego mocarstwa oczywiście spełniają Stany Zjednoczone. Filmy w kinach głównie amerykańskie, grafiki na koszulkach tylko amerykańskie. Popatrzcie właśnie na ubrania, New York, Los Angeles. Czemu nie ma na przykład bluz z napisem Belgrad albo Bratysława, tylko właśnie Los Angeles? To jest właśnie taki wyraz kulturowego imperializmu. Ukazywanie Los Angeles jako krainy marzeń, te palmy, plaże, słońce, pięknie tam jest, ale też tak jest w Barcelonie, w Marsylii czy nawet w rosyjskim Soczi. Ale nie, każda szanująca się instagramowa nastolatka musi mieć marzenie, żeby zamieszkać w Los Angeles, bo na swoich zdjęciach w ciuchach z HM-u zrobi karierę i zamieszka między bratem Pittem i Johnem Deppem. Och, ach. No i cześć.